Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek programu Z Pierwszej Piłki. Dzisiaj porozmawiamy o Barcelonie, Lechu Poznań, reprezentacji Polski. Jest o czym rozmawiać, a porozmawiamy w składzie Mateusz Skwirawski i Piotr Koźmiński. Witam serdecznie. Piotrek wrócił Robert Lewandowski szybciej niż się spodziewaliśmy, niż się spodziewano, a może niż bardziej my się spodziewaliśmy niż, niż w Barcelonie. W każdym razie 90 minut Roberta Lewandowskiego w meczu ligowym z Atletikiem Bilbao. Wygranym, szczęśliwie co prawda, ale wygranym, dowiezionym. Jeden do zera przez Barcelonę, ale zanim porozmawiamy o przewadze Barcelony nad Realem Madryt, o zbliżającym się klasyku, to troszeczkę o Lewym pomówmy, bo jednak taka już wyraźna, no nie chcę powiedzieć zapaść, ale kryzys na pewno strzelecki. Kryzys formy Roberta. Ostatnie 9 meczów ligowych, tylko dwa trafienia. No i coraz więcej takich niewykorzystanych sytuacji, niekiedy frustracji. Co się dzieje? Czy to taki delikatny schyłek, czy, czy po prostu dołek? Tak. Powiedziałeś z chyłek, to aż mnie zmroziło, bo wszyscy wszyscy łącznie z Lewandowskim chcemy ten moment, kiedy będzie schodził ze sceny, e, odsuwać jak najbardziej w czasie. Tym bardziej, że obaj wiemy i nie tylko my, ale widzowie i czytelnicy UP Sportowe fakty, że następcy za bardzo nie widać. E, mówiłeś powrót Roberta Lewandowskiego, ale też, no, może trochę złośliwie zabrzmi, ale wrócił, ale tak wrócił, nie wrócił, prawda? Odnoszę się do tego, co mówiłeś, co, e, co możemy przeczytać w hiszpańskiej prasie. Choć mam wrażenie, że rodzimi eksperci są nawet ostrzejsi dla Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii, gdzieś tam wciąż zauroczeni, Transferem, tym początkiem. No, widziałem, że w dzienniku sport na przykład próbowali tam jakiś trochę na siłę w tym przypadku nie co ukrywać, wyciągać plusy, że a w drugiej połowie Lewandowski pomagał w obronie i wtedy, kiedy Bilbao atakowało, więc nie jest tak źle, dostał szóstkę. W skali od 0 do 10, no nie jest to dobra ocena. Kilku piłkarzy, tak samo Barcelon dostał szóstkę, chyba ktoś tam piątkę, także, no ale to były te, te stany niskie, że tak powiem, jeśli chodzi o, o ocenę jego występu. A, chyba bez podania w lukarnym 45 kontaktów z piłką najmniej w Barcelonie. No i nie ma co ukrywać. Problem, problem jest. No, nie, nie będziemy jakby hmm, zakinać rzeczywistości, chociaż no, jeszcze do niedawna, jak nie strzelał, to dziennikarze katalońscy, mówię, no broniąc niejako Roberta tego transferu, mówili, że no, ale to Lewandowski to nie tylko gole, to też wpływ na młodych i tak dalej, i tak dalej. Pewnie tak, tak też do niedawna było, jeżeli chodzi o samą grę Roberta. Nawet mówiliśmy o tym kilka tygodni wcześniej, że mimo, że tych bramek faktycznie było mniej, to jednak więcej Robert dokładał z samej gry. Mówiliśmy o podaniach, o o współpracy z partnerami, a teraz to czasami nawet piłka przeszkadza gdzieś tam Robertowi pod, pod nogą, odbija się, e, pojawia się jakaś gestykulacja taka właśnie świadcząca o tym, że, że już cierpliwość się Robertowi kończy, czyli faktycznie no, jakiś dołeczek się pojawił. No tak, no nie ma co ukrywać. No, z drugiej strony też spojrzałem przed przyjściem do studia na statystyki. To są bodajże 32 mecze, 25 goli. No to sami widzimy teraz, jak wysoko on sobie podniósł poprzeczkę, skoro kręcimy nosem na statystyki, za które, nie wiem, 8 na 10 napastników dałoby się pokroić. I to nie są statystyki z Ligi Polskiej, łotewskiej, czy jakiejkolwiek, tylko no, z gry w Barcelonie. Także no tam jakby przestój jest w samej lidze hiszpańskiej, bo to jest tak. 15 goli, tak jak właśnie wspomniałem, 9 ostatnich meczów, dwa trafienia, ale jeszcze w międzyczasie Robert dokładał tam bramkę z Manchesteru United, widzę Europy w, w pucharze króla, w, w Superpucharze Hiszpanii, więc jakby też gdzie indziej Robert strzelał te gole. No, jeśli te bramki roz, rozbijemy, no to wiadomo, że większa część wpad wpadła w pierwszej części, nazwijmy ją przedmundialowej. I teraz mi się przypomina rozmowa z Robertem Lewandowskim, którą robiłem zaraz po prezentacji, kiedy zapytałem oczywiście, jaka liczba bramek by go interesowała na koniec sezonu. On mówi, nie, nie, słuchaj, to, to, to nie chodzi o dwa gole w tą czy w tą. Mówi, ja muszę dobrze sobie wymierzyć, bo mamy jakby dwa sezony w jednym, prawda? Do mundialu, mundial i po mundialu. No i jak widać, no na razie przynajmniej z tym wymierzeniem wyszło, wyszło średnio. Ja myślę, że Lewandowski ma tutaj jedno szczęście, że Barcelona wygrywa. Kolejna Kolejnego Rafini, teraz wszyscy podkreślają, drugi strzelec zespołu, 9 bramek i 9 asyst. Te bramki Rafini często były na 1-0, tak takim wynikiem kończył się mecz. Same jego bramki dały 9 punktów tak na czysto Barcelonie. O, tyle akurat ile Barcelona ma przewagi nad Realem, więc tak sobie dzisiaj rano czytałem hiszpańską prasę katalońską, analizowałem to. No i właśnie to jest, nie jest jakiś może odkrywczy wniosek, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie jest duże szczęście lewego jeszcze, że Barcelona wygrywa, bo gdyby Wiesz, jacy są dziennikarze, kibice Barcelony? Gdyby to były porażki, gdyby ta przewaga nad Realem topniała, no to pierwszy winny byłby pewnie lewy. tak? Natomiast tu trochę się jeszcze udaje, uchodzi to na sucho, że tak powiem, bo, bo jakby są te bramki, są te zwycięstwa, chyba 19 czyste konto też Stegena, tak? bo Barcelona uwielbia wygrywać 1-0. Choć my pewnie wolelibyśmy, żeby to było po golu Roberta Lewandowskiego, niekoniecznie Rafini. No ale jeśli znów to, co mówiliśmy tu wielokrotnie w studiu, jeśli jego ocena będzie oceną przez Pryzmat nie tyle goli, choć pewnie też co trofeów, no to jednak wciąż Barcelona na tym najważniejszym swoim kursie płynie, że tak powiem, dość, 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 dość konkretnie, stanowczo, tak jak mówiliśmy, 9 punktów przewagi nad Realem. No i wracając do Lewandowskiego, no co, tu dużo ukrywać, no nie ma lepszej opcji, lepszego momentu, żeby się odkuć bramkowo niż El Clasico, który się zbliża, który zostanie rozegrany 19 marca u siebie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy rozmawiałem z dziennikarzami katalońskimi kilka tygodni temu, to oni podkreślali, że Barcelona jest również dlatego faworytem, że większość meczów wyjazdowych, tych trudnych, ma już za sobą. Tych rywali, z którymi zawsze miała największe kłopoty, podkreślali, zostało jeszcze tylko Athletic Bilbao. No i co się wydarzyło? Mecz Athletic Bilbao różnie się mógł skończyć z różnych powodów, natomiast ten ostatni, jak to mówią, trudny mecz wjazdowy Barcona wygrała. Zostali ci rywale tacy słabsi, w teorii oczywiście, trzeba uważać, bo z Almeria też na pewno była uważana za słabszą, a się potknęli właśnie na Almerii. Natomiast no, 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 ten kurs na mistrzostwo jest cały czas dość, dość, dość mocny. To jakby się nie oszukujmy, że jeżeli Barcelona wygra teraz z Realem Madryt, będzie miała 12 punktów przewagi, to można powiedzieć, że liga zostanie zamknięta i też jakby no tutaj duża przewaga psychologiczna Barcelony, psychologiczna, sportowa, no bo ostatnie dwa mecze to też dwa zwycięstwa, super puchar Hiszpanii, puchar króla i to jeszcze bez, bez Roberta Lewandowskiego. Więc tutaj chyba faworytem Barcelona, zwłaszcza, że, że na własnym boisku. No dokładnie tak. Wydawało się, że teraz przed tym meczem. Pucharu, króla w półfinale, w pierwszym meczu, bo będzie jeszcze rewanż, że osłabiona Barcelona powinna chyba starać się tylko nie przegrać albo przegrać jak najniżej. Okazuje się, że wygrała na Santiago Bernabeu, tylko to z kolei, co mówił Robert Prosineczki w rozmowie z Dariuszem Faronem. Na no, łomach WP sportowe fakty, że w tych meczach tak bywa, że wszyscy spodziewamy się zwycięstwa Barcelony, wygrywa Real. Wszyscy spodziewamy się zwycięstwa Realu, wygrywa Barcelona. Także tutaj wszyscy wiemy, że, że tutaj yy, no absolutnie, znowuż słowo, wszystko się może wydarzyć. Natomiast to, co powiedziałeś, no wiele, wiele argumentów jest jednak po stronie Barcelony. No i jeszcze to jest kuszące, że rzeczywiście to byłby chyba ostatni gwóźdź do tej ligowej trumny Realu, i, i pewnie, no i fajnie byłoby, gdyby ten gwóźdź wbił Robert Lewanowski, który już ma bramki w El Clasico, więc nie byłoby to dziewicze trafienie. Natomiast ta bramka myślę bardzo by mu się przydała, bo wyobraź sobie, że na przykład El Clásico wygrywa Barcelona po... Robert Lewandowski show, zapewniony niemal mistrzostwo Hiszpanii, to co powiedziałeś. I znowu tam wszyscy zapomną o, tych, o tej serii takiej sobie. Też się tak wydaje, to jest i i dobry też mi się moment, wydaje, żeby kupić że... tą, tą strzelecką suszę. Też mi się też właśnie wydaje, że trochę tym początkiem sezonu Robert sobie kupił czas i, i też jest tak A w też cudzysłowie... Pod, też mocno podniósł poprzeczkę, prawda? Tak, tak, jasne. Też jest tak w cudzysłowie się w stanie schować przy tych swoich słabszych występach właśnie poprzez to, że pierwsze 12 meczów w La Liga 13 goli i jakby na tym początkowym etapie sezonu Robert Lewandowski był na piętrze numer 5, a Barcelona była na piętrze numer, nie wiem, 2, 3, i to jakby strasznie rzucało się w oczy, że ten piłkarz tak mocno przewyższał. Poziom zespołu całego że ciągnął drużynę za, za uszy, też wypracował dużą przewagę. Też w europejskich pucharach jakby to, to on najbardziej błyszczał i, i jakby kiedy trzeba było, czyli w finale Super Superpucharu Hiszpanii też Robert asystował, strzelił gola Realowi Madryt i to właśnie jeszcze Realowi, więc jakby nadrobił, sobie, był w stanie sobie tak awansem troszeczkę takich plusików nazbierać i właśnie w momencie takim kryzysowym to mu się przydaje i tak jak mówisz, gdyby w tym przypadku z Realem wbił gwóźdź do trumny Realowi, no to tutaj zapominamy o wszystkim, co nie najlepsze, bo nie powiemy wszystkim, co złe, czy najgorsze, ale nie najlepsze. Upraszczając, Piotr czeski kiedyś powiedział, że do trzydziestki piłkarz pracuje na nazwisko, po 30 nazwisko pracuje na, na piłkarza. Oczywiście to byłoby niesprawiedliwe mówić tak o Lewandowskim, ale powiedzmy z przymrużeniem oka, że te ostatnie mecze to trochę tak jest, bo też widziałem komentarze, że gdyby nie nazwisko, to byłby pierwszy do zmiany. No, ale sam sobie na ale to zasłużył, prawda? Dokładnie, ja jestem tego zdania, że, że to są lata ciężkiej pracy i nie może przekreślić tego kilka tygodni słabszej formy którą oczywiście odnotowujemy. tak I, I mamy jednak nadzieję, że to się skończy, bo jak sobie tak spojrzymy na, te na ten kalendarz Roberta Lewandowskiego, to zobacz, no fakt, on rozegrał kilkaset już takich ważnych meczów, ale masz teraz El Clasico, o którym już powiedzieliśmy, jakie, jakie, jakie jest wagi, no i masz później pierwszy mecz Fernando Santosza. Tak? Też byłoby dobrze jednak, żeby Lewandowski w reprezentacji pokazał się jak ze swoich najlepszych czasów, no bo Santosz, Polska, PZP tego potrzebują. Przypomnijmy, 24 marca mecz wyjazdowy z Czechami w Praty, trudny mecz. Czy więc jakby ja jako kibic fan... I dziennikarz polski życzę Lewemu bardzo, żeby, żeby to były dwa jego mecze. Najpierw z Realem, a później właśnie z Czechami. Wiemy, że Robert, podrażniony, to, to chyba najbardziej niebezpieczny. Teraz się przenosimy na, na podwórko nasze ligowe, a może takie ligowo-pucharowe, bo troszkę o Lechu Poznań porozmawiamy. Niektórzy może nie doceniają osiągnięcia Lecha Poznań, ale myślę, że, że warto docenić fakt, że Lech jest o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Pierwszy mecz wygrany. Z Djurgarden 2 do 0. Ja niedawno rozmawiałem z Bartoszem Grzelakiem, to jest były trener Aiku Solna, z którym właśnie wywalczył Grzelak wicemistrzostwo Szwecji. Pytałem się go o, o Djurgarden pod kątem tego, jak ten zespół prezentuje się u siebie, bo też jakby dziwiło mnie to, że generalnie Szwedzi po tej porażce w Poznaniu są zadowoleni. Wręcz jakby mówią, że teraz będą mieli okazję na własnym stadionie strzelić Lechowi szybko gole, że to będzie o wiele łatwiejsze, że ta zaliczka. Poznania jest dobra, a przypomnijmy, że Lech wygrał 2 do 0, Myślę, tak, że szkoda, bardzo dobra jest dla Lecha. Mógł 3 do 0. No już bylibyśmy być może zbyt łapczywi, ale ta ostatnia sytuacja z się naprawdę mogła się skończyć. 3 do 0 byłoby już raczej pozamiatane. Jasne, ale zmierzam do tego, że tam faktycznie możemy spodziewać się meczu podobnego jak z Bodo, Glimt na wyjeździe. Nawet tutaj trener Grzelak mówił, że Dürgarden jest na swoim stadionie bardzo dobrym zespołem, w Pucharach tym bardziej, ale przede wszystkim na sztucznej murawie czuje się ten zespół bardzo dobrze. Nawet podobno tam Szwedzi wyliczyli, że gdyby Dur Garden rozgrywał swoje mecze na normalnej nawierzchni, to byłby gdzieś w ogonie tabeli ligowej, a to przecież wicemistrz Szwecji. Więc no, trzeba to na pewno będzie wziąć pod uwagę. Jeszcze Grzelak wspominał o, o stadionie, o specyficznej akustyce. Tam chyba zamknięty dach z, z tego, co, co słyszałem, co też jakby wpływa na, na cyrkulację powietrza. Wiemy też, że kibice Djurgarden to, to tacy zapaleni kibice, lubiący Lubiący zrobić jakąś dobrą oprawę, posługiwać się racami, też lubią, więc na pewno takie piekiełko stworzą. No ale Lech już myślę, że też ma doświadczenie z gry na sztucznej nawierzchni, zwłaszcza po tym spotkaniu z Bodo, więc to może być jakaś przewaga dla, dla Szwedów, ale myślę, że, że absolutnie żadna wymówka dla Lecha, że nie odpadliśmy ze względu na, na nawierzchnię albo warunki. Nie, z tego co ja czytałem, już nie pamiętam kogo, ale gdzieś u nas w polskich mediach też było na szczęście, że w szczęście w nieszczęściu są sztuczną murawą, że ona kiedyś była dużo gorsza. Jakoś polewana wodą, co jeszcze większe problemy sprawiało zespołom przyjezdnym. Każdy, kto tam grał, bardzo narzekał. Później jakoś zmieniono, że, że teraz jest więcej piasków. Ja tam nie jestem specjalistą w tych kwestiach, ale, ale że ta murawa sztuczna była o wiele trudniejsza niż jest teraz dla, dla zespołów przyjezdnych. Więc w tym po pierwsze jakaś nadzieja. Po drugie, to, co powiedziałeś, doświadczenie Lecha. Wydaje mi się, ja jestem dużym optymistą jednak. Oczywiście, jak to niektórzy mają wynik 2-0 jest wynikiem bardzo niebezpiecznym, ale, ale, ale taką może Szwedzi się cieszą, ale my byśmy, Polacy taką zaliczkę myślę, że wzięli w ciemno przed, przed pierwszym meczem. Gdyby ktoś nam powiedział, że to się skończy 2-0. Jeśli chodzi o, o, o Ligę Konferencji UEFA, no to ja nie, ja bardzo doceniam sukces, sukces Lecha. 40 tysięcy ludzi w Poznaniu. Tam, z tego co sprawdzałem, pytałem Piotra Johanssona, piłkarza... Jurgardena urodzonego w Polsce w Golicach, jak to będzie u nich? No on, on też mówi, że ma nadzieję na komplet. Tam komplet, bo sobie później sprawdziłem. Na tym stadionie to 30 tysięcy widzów na mecze UEFA, troszeczkę mniej niż całkowita pojemność stadionu. No to mamy 70 tysięcy ludzi na na dwóch meczach polsko-szwedzkiego zespołu, który, no wiesz, jak z zewnątrz patrzysz, no to pewnie nie jest to najbardziej atrakcyjna para na tym etapie, ale 70 tysięcy widzów na, a byłoby więcej, tak? No bo to są dwa komplety, tak? Na takim meczu to jest coś. Ja też Patrzę przez pryzmat trochę no, korespondenta UEFA, wchodzę sobie na stronę UEFA i, i co widzę? I widzę na przykład Antoniu Milicia, który jest nominowany na, do, no, do nagrody piłkarza kolejki. Widzę później, co nas czeka, to jest taka tradycyjna zapowiedź przed drugimi, przed drugimi meczami. Widzę na zdjęciu Jespera Kalstrema, byłego zresztą piłkarza Dürgarden i i UEFA za zaczyna zapowiedzi tych meczów, najciekawszych, od meczu Garden lecht No to Znale. o czymś ja też, kaszy, tak, że... jakby ty na pewno też zauważyłeś, mm -hmm. to oczywiście nie jest wyznacznik, ale też często w mediach społecznościowych właśnie ligi konferencji, oficjalnego profilu, tak, są tak. takie wycinki akcji na przykład Skurasia tak. e, albo Goli i Szaka, co tak. to też jakby no, cały czas e, promuje, prawda? Tak, plus to te punkty szczęste, nieszczęsne, których potrzebujemy w rankingu, ja, dlatego ja tutaj absolutnie nie widzę powodów, żeby umniejszać e, e, sukces, choć bo to chodzi o niego. Do Lech, Kamil, Lech do tej pory uzbierał więcej punktów tak w rankingu UEFA niż od ostatnich 10 lat niż, niż właśnie kluby, które rywalizowały w rozgrywkach europejskich, więc można mówić, że to jest puchar pocieszenia, ale ja się akurat z tym nie zgadzam, bo, bo uważam, że Lech trafił na naprawdę dobrych rywali w tym tak zwanym pucharze pocieszenia. No, Austria-Wiedeń, Villarreal, Bodo też przecież nie jest ale zespołem, nie wiem, które, które pokonuje się gładko w eliminacjach, więc uważam, że pod tym względem właśnie prestiżu, zbierania punktów, no i też jakby sam fakt dotarcia do ćwierćfinału daje argument prezesom Lecha, prawda? Załóżmy w negocjacjach z przyszłymi ewentualnymi wzmocnieniami. No bo tutaj jakby jasno pokazujesz, że zobaczmy zdobyliśmy na przykład mistrzostwo Polski albo wywalczyliśmy miejsce na podium, doszliśmy do ćwierćfinału europejskich pucharów, no tego samego pucharu, które, który wygrała Roma na przykład rok wcześniej. To już zupełnie naszej, prawda? Działa na wyobraźni, jakby daje piłkarzowi e, informację, że tutaj e, po pierwsze graźli ze Polskiej, ale może się wypromować na e, arenie międzynarodowej i to na takim etapie, gdzie już obserwują wszyscy, no bo może tych e, zmagań grupowych, e, akurat no, nie da się śledzić wszystkich zespołów, ale już od pewnego momentu, kiedy zostaje osiem zespołów, na przykład w jednych rozgrywkach, no to już myślę, że skauci monitorują mocno. Dlatego tutaj to wszystko, co wymieniłeś, tutaj nie ma słabych punktów. Weź sobie jeszcze kolejny mecz przy pełnych trybunach. To są naprawdę duże pieniądze, ponieważ idą o zakład, że zresztą nikt by się ze mną nie założył, bo każdy będzie uważał tak samo, że te bilety na kolejny mecz, daj Boże, ćwierćfinałowy sprzedadzą się jeszcze szybciej niż te na, 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 na ze Szwedami, gdzie tam ostatnie wyjściówki chyba skończy, schodziły jeszcze w dniu meczu. No tak? my czujemy głód po prostu i no tak, europejskie piłki. Wie, więc masz to, co wszystko powiedziałeś, plus promocje swoich piłkarzy, plus dzień meczowy, który da spore pieniądze, także e, kosię Kamilowi Kosowskiemu chyba trochę słusznie się, chociaż ja jestem za tym, że każdy może mówić chcę. Może mieć Dla mnie zrobić, to by się zostało zostało mogło się nazywać barbie dronki, to nie ma znaczenia, jak to się nazywa. E, ob, obyśmy grali tak naprawdę jak najdłużej. Faktem jest, że rzeczywiście wracając do mojej rozmowy z Piotrem Johanssonem, oni mówią, że u siebie czujemy się bardzo mocniej, tam nie przegrywamy, tam wszystko wygrywamy, więc no, nie ma co jeszcze... Bo też już ze znajomymi rozmawiałem, czy jedziemy na ćwierćfinał i tak dalej. Mówię, no nie ma co jeszcze dzielić skóry na, na, na żywym Szwedzie. Trzeba poczekać, ale szanse są ogromne i myślę, że doświadczenie Van den Broma, trenera Lecha, który ma ponad 60 meczów z różnymi zespołami w europejskich pucharach, poczynając od Ligi Mistrzów po, po inne puchary. Myślę, że doświadczenie i trenera, i piłkarzy jednak sprawi, że, że to Lech awansuje. Też było widać, jak trener Vandenbrom szachował siłami, bo jeżeli pamiętam, 6 lub 7 zmian w, w meczu ligowym z Piastem. Uratowany remis, ale przynajmniej Lech nie przegrał. Ja też myślę, że całkiem nieźle Lech godzi rozgrywki pucharowe z ligowymi. Oczywiście kadra, można powiedzieć, że mocniejsza od wielu drużyn. No, odlegi od Rakowa, bo jakby tutaj do tego nawiązuje. Ale i tak nie jest źle, no bo wiemy, jakie to jest trudne. Tak Może to budzić powszechne takie zdziwienie. Dlaczego to, to jest trudne grać w mecze pucharowe i ligowe, ale wiemy, że tak po prostu jest. jest zawodnicy to podkreślają, że po prostu ciężko się zmobilizować w momencie, kiedy grasz w czwartek. Wiadomo, przy Jupiterach mecz pucharowy wychodzi ci świetnie, czujesz euforia, później jedziesz właśnie na godzinę 15 do Dogliwic, czy, czy do innego miejsca w Polsce i atmosfera jest no, mniej porywająca, że tak to delikatnie ujmę. Więc uważam, że całkiem nieźle. Jakby ta Cały czas walka o podróż. Lecha plus właśnie no. gra ćwierć finał, to nie jest wcale najgorszy wynik. Jakby mając w świadomości i w pamięci to, co zrobiła Legia rok temu, gdzie naprawdę w pewnym momencie w Warszawie mieli obawy, czy przypadkiem się zespół nie włączy w walkę o utrzymanie. Tak, czy, czy, czy choćby to samo, co zrobił Lech wcześniej, tak? Też miał kłopoty z połączeniem, wiem, jak patrzyłem na tabelę no to lech, cóż tu mówiąc, trzeba można zaprzeczyć brutalnie, ale to jest oczywiste, że lech prędzej czy później z tego Pucharu odpadnie, tak? No oby, prędzej, oby później niż, niż prędzej, no ale wtedy jak rzuci wszystkie siły na, na ligę, czyli wszystkich swoich piłkarzy, a tam naprawdę jest, nie wiem, ponad 20, którzy nadają się do pierwszego składu. Nawet drugi skład Lecha, to jak ktoś zauważył, byłby pierwszym składem w wielu innych polskich klubach. Także myślę, że, że tutaj odniosą sukces za taki gigantyczny sukces, nazwałbym awans do ćwierćfinału, W lidze obronią. No podium, bo to już nie walczą o mistrzostwo, wicemistrzostwo raczej też nie, ale to trzecie miejsce jest w sam raz, w tym sensie, że gwarantuje, co jest dla Lecha i jego rozwoju niezbędne europejskie Puchary za rok. Także trzecie miejsce w Lidze i ćwierć finału chociażby dalej w lidze konferencji, to trzeba by uznać za mega sezon Lecha. Pewnie. Na koniec o reprezentacji Polski, ponieważ zbliża się zgrupowanie już, już za tydzień, niedługo poznamy powołania, niedługo tak jak wspomniałeś pierwsze mecze w eliminacjach do Euro 2024, ale wiemy już no praktycznie na 98-9%, że w sztabie Fernando Santosa nie będzie polskiego asystenta, jakby Cezary Kulesza potwierdził to podczas ostatniej bodajże piątkowej konferencji z trenerami. Ma być Grzegorz Mielcarski, taką prawą ręką Fernando Santosa. Mówi się o polskim trenerze bramkarzy, również właśnie w tym kadrze, no ale nie będzie asystenta. Początkowo Polski Związek Piłki Nożnej zaproponował Łukasza Piszczka i Tomasza Kaczmarka. Wiemy, że kandydatura Piszczka została przez Santosa zaakceptowana, ale sam Łukasz y odmówił, natomiast Tomasz Kaczmarek został skreślony przez Santosa z tego względu, że trener argumentował, że po prostu taką osobę już ma. Cezary Kulesza mówił nam, że wysłał poprzez Marcina Dorne listę e, takich kandydatów, asystentów, między innymi właśnie na tej liście Marek Saganowski, ale Fernando Santos e, odpowiedział mu, że on już jakby swój sztab szkoleniowy skompletował i asystentów nie potrzebuje. No i wygląda na to, że nie będzie asystenta Polaka, to tak z pozoru może się wydawać nieistotne, no ale jakby nie będzie spuścizny po trenerze Santosie, prawda? To jest troszeczkę niepokojące. Na znaczy, słuchaj, ja byłem oczywiście zwolennikiem tego pomysłu, czyli mocne nazwisko z zagranicy, trener, no niewypalony Okrad na santosz lubi zapalić, ale, ale to w innym kontekście. E, taki chyba jest z tego, co go poznaliśmy i tak dalej. Rzeczywiście e, doświadczenie, bo ja wolę mówić doświadczenie, nie wiek, e, ogromne. 140 e, 40 lat w zawodzie, mistrzostwa tak, Europy, tak, wygrana Liga to, no, taki, Narodów. Tak, reprezentacyjnie takiego trenera tu jeszcze nie było. No, oczywiście można dyskutować, Leopold Hacker dwa razy trener Realu Madryt i tak dalej. Ja, no, ja byłem zwolennikiem tej, tej opcji polskiego asystenta, no, tutaj też rozmawialiśmy, ale byłem, że tak powiem, piszczko, piszczkofilem, jeśli mogę tak to określić. Bo, bo skoro nie piszczek, Saganowski jakoś, nie kto to wymyślił, nie bardzo mi to pasowało. Jeśli Polak, tylko dlatego, żeby był Polak, to nie, to bez sensu, tak? Jeśli Ja to widziałem młody, zdolny polski trener, za takiego uważam Łukasza Piszczka, i wtedy tak, wtedy jak najbardziej. Natomiast te, z jednej strony tego szkoda, natomiast z drugiej, wiesz, no. W wielu krajach myślę, że taka dyskusja w ogóle nie istnieje, czy, czy, czy jest jakby tam trzeciorzędna tak, o asystentach. No, sam to zostanie rozliczony no, z wyników, tak, no, i, i też na to będziemy patrzeć. A, a nie czy miał polskiego asystenta, czy nie, nie. Nie jestem hipokrytą. Uważałem, że powinien mieć, ale tak jak mówię, no, ale to takie z nazwiskiem, który też mnie jakby przekonywał, a, a nie, że tam z listy, żeby był tylko Polak. To, to tak nie. To, a ja, to, ja właśnie nie... uważam inaczej. Ja uważam, Aha. że powinien być, yy, czy to Marek Saganowski czy, nie wiem, Sebastian Mila, Rozumiem. oczywiście bardzo Sebastiana lubimy, pozdrawiamy. Ale by był na tej liście, czy nie? No, bo... Nie wiem, czy okay. Sebastian był. Sam... Nie, Sebastiana nie było na pewno, mhm. ale chodzi mi o to, że nawet po prostu człowiek, który aspiruje do bycia trenerem, albo już tym trenerem jest, nawet jeżeli miałby, nie wiem, wykonywać jakieś zadania drugorzędne, no nie chcę mówić o rozstawianiu pachołków, tak, ale chociażby Mówię tutaj tylko z tego względu, że po prostu to są darmowe, świetne warsztaty i jakby został, ta wiedza, to know-how zostałoby Nawet u nas płatne. na podwórku, które tak, później ja... mogłyby się przerodzić w jakąś wiedzę. Ja zawsze tutaj wymieniam przykład Adama Nawałki, który przecież został wciągnięty tak. przez Leo Behakera do, do sztabu szkoleniowego. Pamiętam, pamiętam też relacje zawodników, którzy wtedy współpracowali z tenerem Nawałką. No zawsze Adam Nawałka miał bardzo dobry kontakt z drużyną, też Leo go chwalił za to, że miał fajne pomysły, ale to też był taki ten który jeszcze spokojnie znał swoje miejsce w szeregu, jakby nie wychodził tam przed szereg, ale później urósł do rangi naprawdę świetnego szkoleniowca, człowieka, który doskonale zarządza grupą i możemy wymieniać jego sukcesy. Ćwierćfinał Mistrzostw Europy, historyczny, dwa awanse z rzędu na dwa duże turnieje, no bo tego też wcześniej nie było, czyli Euro Mistrzostwa Świata, w ogóle najdłuższa kadencja w XXI wieku, jeżeli chodzi o selekcjonerów, 5 lat Adama Nawałki w reprezentacji i to było właśnie, to był beneficjent efficient. współpracy z zagranicznym selekcjonerem. Jakby innym przykładem jest Maciej Skorża, no bo Maciej Skorża był asystentem Pawła Janasa, no ale to też można powiedzieć, że jeden z najlepszych polskich trenerów na, na naszym rynku. Cztery Mistrzostwa Polski, też jeżeli na przykład byśmy mieli spekulować, kto po Fernando Santosie miałby przejąć kadrę, to chyba Maciej Skorża z Markiem Papszunem tutaj w, w jednym szeregu, czyli widzimy, że to doświadczenie z reprezentacji no gdzieś procentuje i ma Sens i tylko ci jeszcze powiem, zobacz. Paulo Sousa był z nami niespełna rok, zabrał cały swój sztab, no i, i nic, nic nie zostało po nim, tak. Oprócz baraże, oczywiście, które udało się później wygrać, które wygraliśmy, ale jakby żadnej takiej dłuższofalowej dzięki niemu, nie wiem, wiedzy czy myśli, no nie przedłużyliśmy. Zasadniczo z tym się zgadzam. Ja tylko uważam, że, że te nazwiska, które poza tym, poza Piszkiem i tam kilkoma innymi, które wymieniliśmy, no mnie nie przekonywały, że nawet gdybyśmy ich wstawili do kadry, to oni byli urośli razem z kadrem i z Santoszem. Może o to chodzi w moim przypadku, że po prostu nie wierzę, że, że, że ten czy inny kandydat, który się przywiali, byłby nowym nawałkom. Natomiast co do zasady, oczywiście zgoda, ale tak jak mówię, no ja byłem za tym, ale, ale powiem uczciwie, że nie będę umierał za brak polskiego asystenta. i po tym, jak poznałem Fernando Santosza, no, jak każdemu selekcjonariuszowi życzę bardzo dobrze, i, i przede wszystkim wierzę, że rzeczywiście taki spokój, doświadczenie, że po prostu mówiąc kolokwialnie, ogarnie to, co trzeba i awansujemy nie tylko na, na euro, ale że tam zagramy no, trochę lepiej niż zagraliśmy na ostatnich mistrzostwach świata. Pewnie. Z tego, co tam się orientuje, to trener Santos nie tylko po meczach ligowych jeździ, ale też poznaje uroki Warszawy. Akurat kolega ostatnio był w jednej z greckich restauracji na, na urodzinach. Tam też przy okazji, zupełnie jakby z innym towarzystwem, Fernando Santos. Ciągnie go jednak do tej Grecji, tak? tak Ze względu tak. Na, na wiele lat pracy tam. Czy do greckiej kuchni. Dokładnie, przypadku. dokładnie, ale wszystko pod kontrolą. Godzina 24 już selekcjonera w restauracji nie było, więc, więc trzyma formę. Wyszedł wcześniej niż kolega, tak? Tak, tak, kolega. Okay. Nie chcę powiedzieć, że zamykał imprezę, ale był znacznie, znacznie dłużej. W każdym razie tutaj trener zapoznaje się, zapoznaje się z, z kuchnią, może nie Polską, ale też ze środowiskiem, właśnie i tutaj poznaje uroki Warszawy, czyli miasta, w którym mieszka. Na dzisiaj. To wszystko, Piotrek. Tak czekamy na powołania i na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski. A za dzisiejszy program z pierwszej piłki bardzo dziękujemy. Mateusz Kwirawski i Piotr Koźmiński. Dziękuję bardzo.